Motywem przewodnim ostatniej konferencji prasowej Bohdana Ruszkowskiego, kandydata na fotel prezydenta miasta z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, była turystyka. Według Ruszkowskiego to miasto powinno finansować i dbać o rozwój lokalnej turystyki, a nie zrzucać ten ciężar na prywatnych przedsiębiorców. Nie ma w Urzędzie Miasta komórki, która w sposób bezpośredni byłaby zaangażowana w tę tematykę. Sprawami turystyki po części zajmuje się Wydział Oświaty, po części Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej. Realizują z pewnością konieczne i potrzebne zadania, natomiast jest to zdecydowanie za mało w stosunku do tego, co powinno funkcjonować. Dla Ruszkowskiego bardzo dobrym przykładem na wkład miasta w turystykę jest funkcjonujący od niedawna rower miejski, który został sfinansowany w ramach budżetu obywatelskiego. Według kandydata alternatywny transport miejski jest to kierunek, w którym miasto powinno podążać. Rower miejski, jak wiemy doskonale, służy zarówno dla i mieszkańcom i turystom. Jeżeli chodzi o mieszkańców, niektórzy dojeżdżają do pracy, do szkoły, służy także w celach rekreacyjnych. Natomiast obejmuje na chwilę obecną zbyt mały zasięg. Ja osobiście jako kandydat na prezydenta, ale także jako mieszkaniec Prawobrzeża będę kibicował idei rozszerzenia sieci roweru miejskiego także na Prawobrzeże. Bohdan Ruszkowski przedstawił również swój pomysł na stworzenie kajaka miejskiego. Według wizji kandydata szczecinianie i turyści mogliby wypożyczać kajak w jednej ze stacji, na przykład w prawobrzeżnej części miasta, by dostać się nim przez odnogi Odry do położonego na lewobrzeżu centrum i oddać kajak przy reprezentacyjnych wałach Chrobrego. Stacje kajaka miejskiego miałyby być zlokalizowane przy Odrze Zachodniej i Wschodniej, ale także jeziorze Dąbie leżącym w granicach miasta i rzece Płoni. Czy pomysł doczeka realizacji? Kandydat na prezydenta zapewnia, że jak tylko wygra wybory, będzie to dla niego priorytetowe zadanie.